Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w Remoncie. Teraz, kiedy przybywa zakażeń, a ubywa miejsc w szpitalach, może nie na miejscu jest mówienie o świetlanej przyszłości. Ale historia nie zna skrupułów i katastrofy miewają moc naprawczą. Pokolenia dotknięte pandemią zawsze będą wspominały rok 2020 jako nieustający koszmar. Ale już jedno czy dwa pokolenia po nas. Mogą na nią spojrzeć inaczej. Bywa, że kryzysy, katastrofy wymuszają zmiany. Zmiany, które pozwalają pokonać zły los i wręcz poprawić na przyszłość dole ludzkości. Może na ten przykład wyrwać nas z zastoju, w jakim nasz zachodni świat tkwi od ponad 10 lat. Polscy przedsiębiorcy, którzy na przykład doświadczyli rosyjskiego krachu w 1998 roku i przetrwali na rynku, 20 lat później wspominają to jako Początek nowej ery, lepszej rzeczywistości. Po bo tych bolecznych miesiącach, czasem nawet może i latach, przestawili się na zachodnie rynki i dziś niewiele już sobie robią pewnie z rosyjskiej izolacji. Yy, niedawno amerykańscy i norwescy ekonomiści opublikowali takie bardzo interesujące badanie. Dar. Przeprowadzki, to był tytuł. I jak piszą autorzy, to, to był naturalny eksperyment wulkaniczny. Chodzi o wybuch wulkanu Delfel na Islandii, rok 1973. I jedna trzecia domów w regionie została pokryta wtedy lawą. Rząd wypłacił mieszkańcom odszkodowania i tym, co chcieli, pomagał w relokacji. Większość zbudowała domy opodal, ale jedna trzecia przeniosła się do miasta. Zostawili za sobą dobytek i pewnie wiele wspaniałych wielopokoleniowych wspomnień. Ale jak napisał The Economist, nikt wtedy nie myślał o uchodźcach jako tych, co wygrali los na loterii. Szoklawowy, jak piszą autorzy badań, odmienił ich życie nie do poznania. Ci, którzy przeniesili się do miasta, pokończyli kursy, w kilku przypadkach y, skończyli także specjalistyczne studia. I 25 lat po katastrofie jakość ich życia, zwłaszcza tego młodszego pokolenia, przewyższała, znacząco przewyższała poziom życia rówieśników, którzy zostali na tej sławetnej Westman Island. Kryzys, potrzeba chwili, wymuszona mobilizacja, wszystko to może okazać się zbawcze dla tej czy innej jednostki, ale też może być wartością dla całych narodów. Nie twierdzę oczywiście, że wybuch wulkanu był błogosławieństwem, ani nie mam zamiaru teraz wygłaszać panów na rzecz wirusa. Katastrofa nie przestanie być katastrofą, a utrata życia na pewno zawsze będzie tragedią. Jedyne co to, że kataklizm wymusza zmiany postaw, nowe zachowania i szukanie własnej drogi ucieczki z kryzysu. Z tego czasu zrobiłem cały podcast, poświęciłem historii Niderlandów, które naukę głodowej zimy 1500 roku wzięły sobie, ludzie wzięli sobie tak głęboko do serca, że wybrali się w poszukiwaniu nowego zboża gdzieś aż nad Bałtyk. I tam zaczęła się wspaniała epopeja narodu handlarzy, pośredników, zdobywców, mocarstwa wyrosłego na imporcie właśnie polskiego zboża. Każdy z nas, kto próbował coś radykalnie zmienić w swoim życiu doskonale wie, jak ciężko jest odwytrwałość. O skuteczność. I podobnie rzecz ma się z państwami. Nawet wtedy, kiedy zmiana wydaje się konieczna, czy sytuacja jest beznadziejna, zawsze znajdą się politycy, elicy, którzy wdrapali się na szczyt. Najchętniej pociągnęliby drabinę i pilnują, żeby tam nic tam na dole gwałtownie im się nie zmieniało. Nic co podważy ich pozycję, nic co mogłoby wyprowadzić polityków ze strefy komfortu, i nic co wprowadza do ich małej stabilizacji. Wielkie zamieszanie, czy jak to nazywa Tim Harford, autor książki Bałagan, całego tego rozgardiaszu, który towarzyszy zmianom. Jak pisze Harford, w bałaganie może być jednak magia. O magicznym bałaganie już za chwilę. Teraz chcę przedstawić Państwu partnera dzisiejszego odcinka, firmę Software Studio. Reklamacje to newralgiczny element w każdej firmie. Dodatkowe koszty, czas, energia, stres. Nie sposób je całkowicie wyeliminować. Nawet najlepszy towar i najlepiej wykonana usługa znajdzie swojego malkontenta, ale z drugiej strony sprawny system reklamacyjny to nieoceniona przewaga konkurencyjna. Klienci, wybierając dostawcę produktów czy usług, przywiązują dużą wagę do sposobu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. Mając to na względzie, Software Studio przygotowało specjalną aplikację reklamację.net. Platforma pozwala na łatwą i intuicyjną obsługę Możliwość definiowania automatycznych powiadomień mailowych i SMS-owych, możliwość integracji z systemem ERP oraz systemami firm kurierskich. Rozwiązanie oferowane przez poznański Software House pozwala na rejestrowanie reklamacji bezpośrednio na stronie WWW przez klientów, umożliwia szybkie sprawdzenie statusu zgłoszenia reklamacyjnego z wykorzystaniem specjalnego kodu. Zapraszamy do poznania oferty na stronie www.softwarestudio.com.pl. A ja wracam do magicznego bałaganu. Harford przytacza głośną swego czasu katastrofę Air France 447 z Rio do Paryża, gdzie doskonały system nawigacji komputerowej Airbusa A330 po wyłączeniu okazał się Zabójczy. Nawet nie z winy samego samolotu, ale dlatego, że fałszywe poczucie komfortu nie przygotowało pilotów na nagłą wtedy zmianę pogody. Może gdyby piloci wcześniej wystawieni byli na huragany, to wiedzieliby, jak wyjść z tej opresji. Inny ekonomista, Nassim Taleb, w książce Antykruchość, za całe zło świata wini właśnie polityków i establishment, który który zaciekle broni się przed zmianami i broni się tak długo jak to możliwe, czy nawet wtedy, kiedy już wiadomo, że wszystko jest niemożliwe czy wręcz zabójcze. Efektem pisał Taleb, jest stworzenie czegoś, co wygląda stabilnie, budzi zaufanie, ale w rzeczywistości jest kruche, pozbawione krytycznego doświadczenia. Wymuszając fałszywą stabilność, byle ominąć przysłowiowe czarne łabędzie, czyni je bardziej prawdopodobnymi i jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Jak pisze Taleb, niektóre rzeczy zyskują na wstrząsach, kwitną i rosną, gdy są narażone na zmienność, przypadkowość, nieporządek. Tworzą przeciwieństwo kruchego, nazwijmy je, anty kruchem, tak pisał Taleb. My pewnie po polsku po prostu byśmy powiedzieli, budują odporność. Jakim doświadczeniem będzie COVID-19? Wstrząsem, który nas wzmocni, uzbroi w antykruchość, czy wręcz przeciwnie? Strach polityków przed zmianą narazi nas na jeszcze większy szok w przyszłości i nie da szansy się uodpornić. Pandemia nie była pierwszym kryzysem, jakiego doświadczyliśmy. Mieliśmy już swoje nasze własne loty próbne, wstrząsy, i poważne turbulencje w ostatnich latach. Pytanie teraz, kto i jak wykorzystał, kto się odpornił na wstrząsy, a kto wręcz przeciwnie wystawił na jeszcze większe ryzyko. Nie mówię tutaj o. Uodpornianiu zbiorowym, o szwedzkim doświadczeniu, choć oczywiście jest kuszące, teraz, kiedy ten mały kraj zdaje się unikać drugiej fali. Nie, mówię o odporności ekonomicznej. Coś, co w dalszej przyszłości może okazać się no, co najmniej równie ważne jak ta odporność biologiczna. Pierwszym szokiem gospodarczym, z którego późno, dużo za późno Zachód zdał sobie sprawę, było przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu. WTO. Miało to oczywiście zdynamizować chińską gospodarkę i przede wszystkim wymusić na Chinach demokratyzację, ale przy okazji też otworzyć nowe możliwości dla rozwiniętych ekonomii, które już wtedy bardzo, bardzo potrzebowały nowych rynków zbytu. I tak, w 2001 roku udział Chin w światowym eksporcie był poniżej 3%, 20 lat później wzrósł już do. 14%. Równoczesny postęp cyfryzacji umożliwił wydłużenie większą skalę, większą precyzję łańcuchów dostaw. Nieoceniony Thomas Friedman w książce Świat jest Płaski przytacza taką zabawną anegdotę. To jest historia McDonald'sa w środkowych stanach Ameryki, gdzie outsourcowano głos w okienku, w okienku Drive-In 4000 kilometrów dalej aż gdzieś do Indy. Ktoś w Idaho podjeżdżał samochodem, zamawiał Big Maca i rozmawiał teraz ze sobą gdzieś pod Bombajem. Prezes amerykańskiego banku rezerw federalnych nazwał to eksplozją. Globalną eksplozją oszczędności. Wielkie oszczędności na kosztach pracy w Azji, wspomagane niskimi stopami procentowymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to razem dawało zupełnie nowe możliwości inwestycyjne, kapitałowe, ale no, odbywało się kosztem rynku pracy na Zachodzie. Stany Zjednoczone, kraje europejskie stopniowo traciły setki tysięcy miejsc pracy na rzecz milionów chińskich chłopów, którzy migrowali teraz. Do miast. Z czasem produkcja stawała się coraz bardziej zautomatyzowana, i wtedy oszczędności wynikające z produkcji w Chinach, wbrew pozorom, nie były już tak imponujące. Dodatkowo jest ciekawa rzecz, rozwój mediów społecznościowych spowodował, że mody, nastroje, potrzeby konsumenckie zmieniały się teraz bardzo dynamicznie i te długie linie produkcyjne, na których największe były oszczędności produkcji w Azji, powoli traciły sens. Produkty często się zmieniały i jeszcze szybciej musiały być dostarczane do odbiorców, także odległość stawała się teraz większym problemem niż oszczędności na produkcji. I teoretycznie to właśnie był ten idealny moment do przeniesienia, już właśnie wtedy, do przeniesienia produkcji z powrotem do, czy do Stanów Zjednoczonych czy do Europy. Rzecz w tym, że rządy, jak to rządy, wcześniej rozwinęły swoje dywany, programy pomocy socjalnej. Wszystko byle nie doszło do jakichś gwałtownych. Zmian. To okres wyższych podatków z czasów Obamy i kolejnych jego socjalnych programów. To są także rządy Unii wspaniałe programy socjalne. Koszty i wymagania wobec pracodawców gwałtownie rosły i czyniły przenosiny z Azji z powrotem do Europy czy do Ameryki znowu nieopłacalnymi. W tej sytuacji. No cóż, szukano przewag w systemach informatycznych i jeszcze większym, a nie mniejszym outsourcingu. System stawał się tańszy, ale też coraz, coraz bardziej kruchy. W 2011 roku, jak pamiętacie Państwo, kiedy doszło do tsunami w Japonii, zniszczone zostały magazyny i moce produkcyjne Toyota. I wtedy Europa i Ameryka zatkała się. Na pół roku została bez japońskich samochodów. To był pierwszy szok. Kryzys 2008-2009 to jest kolejny szok. To kryzys, który mimo spowolnienia w całej Europie w Polsce dał nam przewagi komperatywne. Pamiętacie Państwo, że kiedy zachodnie fabryki zamykały drzwi, w Polsce fabryki fiata, opla, fabryki okien, część są fabryki części do maszyn, pracowały na trzy zmiany. W czasach, kiedy zachód łapał się za kieszeń, my mieliśmy dla nich tańsze modele samochodów i tańsze okna. Zachód z kolei pogłębiał swoją kruchość. Wykupywał złe długi, wprowadzał regulacje, nie pozwalał na zbankrutowanie Grecji, zwiększał dotacje dla swoich fabryk, rozmontowywał wolności rynkowe. To, co kwitło, to branża odpowiedzialna za cięcie kosztów, czasem nazywana innowacyjną, czyli głównie systemy informatyczne. Giga techno rosło w siłę, a Udział płac w dochodzie narodowym spadał do historycznie niskiego poziomu. Trzeci szok to cztery lata od wyborów Donalda Trumpa na prezydenta wojna handlowa z Chinami, wielki stres walutowy. Udział Ameryki w chińskim imporcie i eksporcie spadł o, 20, o 25%. I teraz COVID-19, czwarty, wielki szok, w którym dodatkowo akumulują się wszystkie wcześniejsze traumy. Stąd też te straty ekonomiczne są większe od. Prognozowanych. Pamiętam, że w lutym tego roku zaawansowane takie systemy modelowania skutków pandemii porównywały COVID do Hiszpanki, do grypy z 1918 roku, przyjmowały takie nawet lepsze systemy prewencji w obecnych czasach, czy lepszy monitoring i wtedy zakładano, że w ciągu roku na choroby powiązane z COVID-em umrze nawet do 80 milionów osób. A koszt ekonomiczny szacowano na jakieś 5% globalnego PKB. Na dziś, no, nawet przyjmując słabe scenariusze drugiej fali, liczba ofiar śmiertelnych jest na pewno mniejsza, ale straty finansowe już dziś są nieporównanie większe. Do końca 2020 roku światowa produkcja może być nawet o 8% niższa niż byłaby bez pandemii. To jest największy spadek od czasów II wojny światowej. Dla porównania, w 2009 roku wielka recesja spowodowała skurczenie się światowej gospodarki zaledwie o 1,1%. Według prognoz OECD do końca przyszłego roku amerykańska gospodarka cofnie się w rozwoju o jakiś rok. W przypadku Europy oczywiście trudniej tutaj o jakąś jedną wymierną cyfrę. Mamy ogromne zróżnicowanie. W przypadku Niemiec sytuacja no, nie powinna być dramatycznie odczuwalna dla przeciętnego Niemca, ale we Włoszech czy w Hiszpanii my już dzisiaj mówimy o gospodarce, która cofnie się do no, przed rokiem 2008. W przypadku Polski to prawdopodobnie jakieś trzy stracone nasze lata. Politycy wkładają dziś sporo wysiłków, powtarzanie nam, jak to wiele dla nas zrobili, ile, ile to zmontowali programu dla ratowania gospodarki przed pandemią. No i faktycznie liczby rozdysponowanych pieniędzy z zaciągniętych nowych długów państwa są porażające. Pytanie tylko, czy budują naszą odporność? czy przygotowują nas na tą nową rzeczywistość? Czy budują anty? Kruchość. Jak na razie, jeżeli ktoś szybko się uczy, to przede wszystkim prywatne firmy. Większość z nich przestawiła się szybko na aktywność cyfrową, I to jest wszystko od prywatnej pomocy lekarskiej przez codzienne zakupy, zdalne konferencje, telesport i na przykład jak to, jak sprawdził się rynek dostaw do domu w tych trudnych chwilach, stoi w ostrym kontraście do choćby gorącej linii w Sanepicie. To jak zadziałała infrastruktura sklepowa, nie da się porównać z funkcjonowaniem szpitali. Przygotowanie publicznych szkół nie da się porównać do tego, jak firmy zorganizowały zdalną pracę przez internet. No i możemy założyć, że te dysproporcje będą teraz tylko rosły, zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji, co jak widzimy po chaosie decyzyjnym, nie jest mocną stroną państwa. Zresztą nie tylko naszego. Pytanie, czy Państwo w obecnej strukturze i systemie funkcjonalności w ogóle wytrzyma tempo zachodzących zmian, czy to wszystko pęknie? Z najnowszego badania grupy konsultacyjnej McKinsey wynika, że firmy ostro na całym świecie zabrały się za zabezpieczanie swoich łańcuchów dostaw. 93% szuka nowych kooperantów, zwiększa także powierzchnie magazynowe, aż 40% skwaraca łańcuchy szukając dostawców bliżej domu. I no, wynika z badań, że firmy obawiają się nie tylko COVIDu czy wojny handlowej, ale również przygotowują się na nieprzewidziane, choć ich zdaniem nieuchronne nadchodzące wstrząsy w bliskiej przyszłości. To, co już jawi nam się z zachodzących zmian, to, że gospodarka będzie mniej zglobalizowana, ale bardziej zdigitalizowana. Dla pracowników biurowych, pewną uciążliwością oczywiście będzie dalsza praca z kuchni czy z pralki zastępującej biurko, ale te wszystkie anegdotyczne doświadczenia zdalnej pracy nijak mają się do dramatu, do pracy, której nie ma. I możliwe, że wiele z tych zawodów zniknie. Nisko opłacani pracownicy, kelnerzy bez stałych umów, sprzątaczki, fryzjerzy, kosmetyczki, stewardesy, cała turystyka, trenerzy, obsługa siłowni. Im wszystkim coraz ciężej będzie wiązać koniec z końcem i to zajmie chwilę, zanim zdołają odnaleźć się w nowej ekonomii. Doświadczenie uczy, że postępująca digitalizacja, zawirowania na rynkach, wszystko to prowadzi do gwałtownego wzrostu dysproporcji, różnic w zarobkach i majątkach. Ci, którzy mają pracę w domu, okazuje się, że sporo oszczędzają, nie tylko, że nie jeżdżą, mniej jedzą na mieście, ale też nie tracą zarobków. Pracownicy fizyczni zwykle popadają w długi i kłopoty. To, czy ten stan przerodzi się w nowe permanentne napięcie i nową kruchość przedrewolucyjną. W dużym stopniu zależeć będzie od rządów. Od tego, czy podejmą zmiany strukturalne i pokierują tym procesem, ułatwią zmiany, czy też będą działać jak działali, rolując tylko nasze frustracje, zasypując klęskę pożyczonymi pieniędzmi, wmawiając nam, czy raczej działając życzeniowo, że wszystko może być po staremu. Nic tu się nie zmieni. W przypadku Polski rząd założył, że walka z COVID-em może nas kosztować nawet 270 miliardów. W pierwszej turze wydano 145 miliardów, pewnie docelowo skończy się na jakichś 155 miliardach, ale to dalej zostaje 120 miliardów. To, to nie są pieniądze, które mamy i takie trzeba pożyczyć, mówię o założeniach. Ministerstwo Finansów też założyło deficyt 108 miliardów. Wciąż nie wykonujemy tego deficytu w pełni, oszczędzamy jakieś na dziś 50 miliardów. I teraz pytanie, czy rząd po prostu powinien rozdać resztę tych pieniędzy, które musi pożyczyć, czy może trochę za przykładem Niemiec tworzyć system odpornościowy? coś co będzie już systemem na przyszłość premiować kredytami branże inwestujące chociażby w cyfrowe rozwiązanie, w budowanie odporności tej samowystarczalności. I drugie pytanie, czy rząd wykorzysta odpowiednio ten czas, żeby zmienić dość anachroniczny system redystrybucji, który mamy. Te dodatkowe emerytury 13 i 14 i do tego 500 zł na pierwsze dziecko to jest jakieś 40 miliardów złotych. Także może z pieniędzy, które zostały, wesprzeć biznes, powiedzmy 100 miliardów złotych, a o 50 miliardów obniżyć planowany deficyt, plus do tego oszczędności z tego, co nazwałem rozpustą socjalną. To może byłoby lepsze i budowało większą antykruchość, niż ciągłe podnoszenie podatków. Warsaw Enterprise Institute zrobił o, o tym odrębny raport. Pokazaliśmy, że państwa, które zwiększają dzisiaj swoją antykruchość, właśnie obniżają albo upraszczają podatki w dobie pandemii. To jest Australia, Czechy, Niemcy, Nowa Zelandia. W tym niskim oprocentowaniu kredytów na całym świecie, te kraje dostrzegły czychającą pułapkę. Nagły skok inflacji, jak w przypadku Polski, może te tanie kredyty zmienić w nasz koszmar. Trochę jak kiedyś kredyty frankowe, ale to już na globalną skalę. Krach dla całego kraju. Trzymanie deficytu na wodzy to jest najlepszy, najlepszy socjal, jaki rząd może dzisiaj wymyśleć. Dalej, jeżeli potraktujemy ten czas jako tą islandzką przeprowadzkę, to jest to idealny moment na przeprowadzenie systemowej reformy służby zdrowia, systemu edukacji, wprowadzenia elementów rywalizacji, bodźców rynkowych. Niech, niech sektor publiczny zacznie wyglądać tak jak dobrze naoliwiona, prywatna maszyna. Niech pracuje już na przyszłość. Wej służymy wszystkimi gotowymi modelami jak to przeprowadzić. W innym razie system szybko zachodzących zmian strukturalnych w sektorze prywatnym i zaklinanie teraźniejszości w sektorze publicznym musi doprowadzić do eksplozji. Eksplozji, która będzie reakcją na te rosnące nierówności, zawrotną inflację, dysfunkcjonalność pomocy medycznej i państwowej administracji. Pamiętajmy też, że w Europie rzeczy nie wyglądają dla nas różowo pomijam już niestawki rządu z Komisją Europejską. Ale duopol Francji i Niemiec dąży do zdominowania nie tylko gospodarki, ale też ustawienia Unii pod swoje własne interesy kosztem małych i średnich państw takich jak Polska. Autonomia strategiczna to nowe hasło wytrych Komisji Europejskiej. Jedno, jedno z tych, które nikt tak naprawdę nie wie, co on znaczy, dopóki jakiś urzędnik nie dopisze kilku, kilkunastu tomów dyrektów. Otóż, e, autonomiczna strategia Europy to nic innego jak wielki program protekcjonizmu i korporacyjnego kolonializmu odcięcie kontynentu przed konkurencją i wzmocnienie wielkich europejskich firm. Pierwszy tego terminu użył prezydent Charles Michel, zarzekając się, że to oczywiście nie będzie to, co wszyscy myślą, co to znaczy, ale potem Komisja Europejska, jak to komisja, krok po kroku zaczęła procesować myśli szefa, i powoli wyłania się z tego szereg nowych inicjatyw, jak. Podatek od śladu węglowego w przypadku towarów importowanych spoza Unii. Dalej mamy y, mechanizm y, ochrony konkurencyjności, czyli opodatkowanie produktów, które powstały z wykorzystaniem dotacji państwowych. Y, oczywiście chodzi o dotacje spoza Unią, bo tutaj w Unii nie mówimy o dotacjach, tylko o funduszach solidarnościowych i pandemicznych. Dalej, koniec z dumpingiem socjalnym. To ma oznaczać opodatkowanie różnic w płacach minimalnych, czyli, na przykład, jeżeli w jednym kraju płaca minimalna w relacji do średniej jest wyższa niż w drugim, to produkt może być opodatkowany tą różnicą. Myślę, że to skutecznie zniechęci bogatsze kraje do inwestowania w biedniejszych państwach. Niemcy i Francja dodatkowo podjęły teraz konsultacje z Komisją Europejską na temat specjalnych środków na wzmocnienie rozwoju przyszłych technologii w Europie. Jak napisali, zmniejszenie naszej zależności chodzi o Amerykę i Chiny. A w praktyce oznacza to kart blanche dla francusko-niemieckiego przemysłu do tworzenia swoich czempionów. Licencja na zabijanie małych i średnich. Firm w całej Europie. To z pewnością nie zbuduje naszej odporności, ale też protekcjonizm nie zbuduje odporności Europy. I dodatkowo jeszcze musimy się przyjrzeć kruchości fiskalnej tego całego projektu. Jak to poetycznie napisał Financial Times, pochowaliśmy właśnie politykę umiaru i wyrzeczeń. Witajcie w królestwie państwowego fiskalizmu. Główna ekonomistka Banku Światowego, Carmen Reinhardt, nawołuje, wręcz nawołuje do zmasowanego pożyczania. Jak napisała, kiedy choroba szaleje, najpierw wrzucasz wszystkie środki do walki, a potem zastanawiasz się, jak za nią zapłacić. Krystalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mówi: Liczy się tylko jedno: mieć odwagę odwagę do wydawania. Pieniędzy. Co ciekawsze, przypisuję ten cytat Dostojewskiemu, choć słowa wypowiedział Churchill, a nie Dostojewski. Ale jeżeli już pani prezes bardzo chce, to znalazłem także dla niej cytat z Dostojewskiego, ze zbrodni i kary. Niczym kukiełka na sprężynach z własnej nieprzymuszonej woli, nawet jednego kroku nie masz odwagi zrobić. I ten cytat chyba znacznie lepiej oddaje rolę jako Państwa upatrują dla siebie w nowej rzeczywistości. Zasypując wszystko pustym pieniądzem, konserwując, nie dopuszczając do jakichkolwiek zmian. Gigantyczne pożyczki dla firm. Banki centralne oferujące check-in blanco na bodźce fiskalne. W pięciu największych gospodarkach Europy ponad 40 milionów pracowników pozostaje na długich, finansowanych przez państwo urlopach. Ameryka podniosła zasiłki dla bezrobotnych przekraczające zarobki ponad dwóch trzecich osób ubiegających się o pomoc. Rezerwa federalna rozdała w tym roku tyle pieniędzy, że w praktyce zniknął rynek długu korporacyjnego, a prywatne osoby nawet nadpłaciły swoje zaległości. Niemcy zaoferowały swoim przedsiębiorcom gwarancje kredytowe o wartości prawie 1 czwartej niemieckiego PKB. Wszystko to jest fikcja. Polityczny świat złudzeń, który ma tylko przedłużać trwanie, może podnosić ryzyko i zwiększać naszą kruchość na przyszłość. Ale co gorsza, politycy rozbudzają fałszywe nadzieje, które mogą potem usprawiedliwiać rozmaite rewolucyjne zmiany, nową destruktywną umowę społeczną. Ta dysfunkcjonalna rola polityki na pewno nie napawa otuchą, ale myślę, że przełom. Roku 2020-2021 może być początkiem nowej ery, w której tompnięcie będzie tak silne, że polityka siłą swojej własnej bezwładności zostanie wypchnięta z rutyny, a coraz bardziej anachroniczne pomysły protekcjonizmu i socjalistycznych fantazji po prostu utoną w realiach rynkowych konieczności. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.